Może ja jestem trochę czepliwy, ale ta konstrukcja składa się z dwóch kręgów. Krąg zewnętrzny i krąg wewnętrzny, ale co widzimy? W kręgu wewnętrznym. Widzimy tutaj takie wcięcia. Skąd te wcięcia? Moja wolna interpretacja jest taka, że są to promienie słońca, a centrum tego słońca jest zmartwychwstały Chrystus. Gdyby ktoś miał inne wiadomości dokładniejsze co do symboliki tego zacnego pomnika, to proszę o kontakt mailowy.